Cześć, witam. Kochani, wielokrotnie powtarzałem tutaj, że wiem, że nic nie wiem. I tak się stało, że im więcej wiem, tym mniej wiem. I teraz właśnie idę na pogrzeb mojego przyjaciela, pasierba. Mojej koleżanki, syna. Któremu ktoś powiedział, no, podobno sponsor, ja tego nie wiem, że nie wolno brać leków, że program leczy. Z tego co wiem, to już druga ofiara. Jedna dziewczyna wyskoczyła przez okno. Odstawiła leki. A tutaj chłopak się powiesił, młody chłopak, nie doszedł nawet 30. Słuchajcie, także uważajcie na to. Uważajcie na tych, którzy wszystko wiedzą, nie? I wiedzą najlepiej. Bo tutaj jedynym autorytetem jest Bóg, miłujący. I on jest jedyną władzą. Żaden człowiek. Wiecie, jak ja słucham wiadomości, to ja już nie wiem, komu wierzyć w ogóle. Jedni gadają to, drudzy gadają tamto. Nie? A jak tu można pojedynczemu człowiekowi we wspólnocie zaufać? Nie? Są jakieś tendencje, że sponsor jest nieomylny. Sponsor w ogóle nie może dawać żadnych rad. Może tylko zadawać pytania. Także pomyślcie o tym. Przekażcie to innym. Ja się dzisiaj pomodliłem za Tobiasza i za tych się pomodlę, teraz widzę, jak nagrywam to, za tych, którzy myślą, że coś wiedzą, że są jakimiś specami, bo przeczytali coś tam. Ale ja nawet nic nie zastanawiam, kto to napisał i w jakim celu. Ach, to jest straszne. Pamiętajcie, jedynym autorytetem jest Bóg. Żaden człowiek. Pozdrawiam. Subskrybujcie mój kanał, bo tu się może jeszcze niejednemu przydać. Pozdrawiam, cześć.